Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Moje sprawozdanie osobiste po naszym 81. rytuale dla Matki Ziemi w Wilczej Pełni Księżyca z 9 stycznia 2020 roku. Tak, niesamowicie idziemy do przodu, bardzo dynamicznie. Dzisiaj to nagranie będzie bardzo spontaniczne. Opowiem Ci to wszystko, co wydarzyło się przed, w czasie i po naszym spotkaniu. Dlatego przygotuj pyszną herbatę, zatrzymaj to wideo i dopiero gdy usiądziesz wygodnie, możesz kontynuować, bo będzie tutaj dużo informacji i może można to nazwać takim miksem tematycznym, ale wiem, że kochacie takie spotkania, takie właśnie spontaniczne, nieprzygotowane, gdzie wszystko opowiadam tak, jakbyśmy po prostu pili razem herbatę i dlatego to będzie jednym z nich. Może zaczniemy od tego, że dzisiejszy 81. rytuał dla Matki Ziemi miał miejsce w tym samym dniu, oczywiście w czwartek, w którym odbyła się nasza 92. ceremonia. Jak wiesz, co czwartek spotykamy się o godzinie 20:20 czasu polskiego na transmisji online i co czwartek mamy inny temat naszego spotkania. Dzisiaj mówiliśmy o wewnętrznym ogniu, czyli zadawałam Ci takie pytania: jak się ma Twój wewnętrzny ogień? Czy ten ogień jest intensywny? Czy pali się takim żywym płomieniem? Czy też jest przytłumiony, przygaszony? Może tylko tli się lub żarzy? Mówiliśmy również o tym, co to jest słomiany zapał, skąd się bierze wypalenie, skąd się biorą stany zapalne. I po naszym spotkaniu pojawiły się najpierw Wasze komentarze. Te komentarze były tak piękne, takie niesamowite, takie zawierały tyle wyjątkowych informacji, że o mało nie spóźniłam się na nasz 81. rytuał dla Matki Ziemi, który odbył się o godzinie 22 czasu polskiego, to znaczy wystartował o godzinie 22. I tak zaczęłam czytać Wasze komentarze pod ceremonią i byłam całkowicie w to zaangażowana, gdy nagle siła wyższa powiedziała mi: no Mario, zbieraj się, bo jest już 10 minut przed spotkaniem, najwyższy czas, aby wyjść na zewnątrz. I tak ubrałam dzisiaj srebrną suknię z pięknym czerwonym haftem, suknię ze srebrnego aksamitu, którą uszyła mi kiedyś Ania, która szyła większość moich sukni. I ta suknia ma bardzo taki piękny kształt, bardzo wyjątkowy kształt i jest cieplutka. Czyli oczywiście rytuał odbył się w magicznej oazie i jest tutaj pora deszczowa, więc jest chłodno. Jest mniej więcej w tej chwili około 8 stopni, może 10, może 11 wieczorem. I jest bardzo przejmujące zimno, ponieważ jest bardzo wysoka wilgotność powietrza. I tak ta suknia została mi wskazana i ona ma taką niesamowitą, ta suknia ma kilka warstw od spodu i te warstwy nie tylko przepięknie falują, gdy poruszamy się, ale również dają takie niesamowite odczucie ciepła i takie po prostu bardzo przyjemne odczucie. Natomiast miałam ubrany biały płaszcz magiczny i tym razem tylko skromnie ubraną biżuterię. Miałam ubraną biżuterię ze złota, jak gdyby od splotu słonecznego w górę, czyli i kolczyki, i naszyjnik ze szczerego złota. Natomiast pierścienie i bransoletki były ze srebra i z kamieniami szlachetnymi. Z kwarcem rutylowym, z niebieskim topazem i kamieniem księżycowym, czyli w rzeczywistości z białym labradorytem, czyli z tym kamieniem księżycowym, którego używamy tej potocznej nazwy, że jest to kamień księżycowy, ale jest to biały labradoryt. Znasz ten kamień, on ma taki piękny, srebrno-mleczny blask i mieni się tak troszeczkę na niebiesko.
Bransoletkę miałam również z kwarcu rutylowego oraz z kwarcu dymnego z elementami złota. Czyli dzisiaj moja biżuteria była bardzo zmieszana z energią słońca, czyli złota, i z energią księżyca, czyli z energią srebra. Od kilku tygodni towarzyszą mi te dwie energie, ponieważ siła, która mnie prowadzi tutaj na Ziemi, jest odpowiedzialna za połączenie tych dwóch energii z energią Ziemi. I tak przez ostatnie właściwie lata byłam prowadzona i zgłębiałam tą wiedzę, a w ostatnich tygodniach następuje to połączenie tak, że nawet odbija się ono we mnie, w moim życiu prywatnym, że noszę i złoto, i srebro równocześnie. Czyli może nie jest to zbyt eleganckie, ale jak to się mówi? Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czyli jeżeli siła wyższa wskazuje ci, że masz ubrać to, czy ten odpowiedni kolor, tą odpowiednią wibrację, czy ten odpowiedni kamień szlachetny, to wtedy nie dyskutujemy, nie patrzymy na katalogi mody, tylko słuchamy siły światła. I tak w ostatnich tygodniach siły wyższe i siła, która mnie prowadzi, która mnie wspiera tutaj na Ziemi, przygotowywała mnie bardzo, bardzo dokładnie do czegoś, do czego nie wiedziałam, do czego jestem przygotowywana. Wiedziałam tylko, że jest to związane z energią na Ziemi, z tą energią, którą nazywamy tak potocznie energią przebudzenia, energią wyższej świadomości, zmiany wibracji, zmiany frekwencji, że moja rola tutaj jest bardzo skomplikowana i bardzo wyjątkowa, i że w kolejnych dniach, kolejnych tygodniach poznam te tajemnice, do czego siły światła przygotowują mnie i co jest zgodne z moim powołaniem, z moją misją, z celem mojej duszy wyższej tutaj na Ziemi, która jest w tym momencie w ciele Marii Bukardi, ale jest to dusza, która miała już wiele wcieleń i wędrowała przez wiele wymiarów. I tak krok po kroku te siły wyższe, można powiedzieć, uczyły mnie pewnych rzeczy i w ostatnich tygodniach te spotkania były bardzo intensywne. Mówiłam Ci już o tym w ostatnim naszym spotkaniu, w ostatnim słuchowisku, że moje rytuały dla Matki Ziemi trwały praktycznie codziennie, czyli codziennie otrzymałam wskazówki, otrzymywałam przesłania, zadania do wykonania, co mam tutaj zrobić na Ziemi, jak mam użyczyć mojego ciała w połączeniu z moją duszą wyższą, by pewne energie pozytywne, piękne, energie miłości, energie harmonii, energię tego boskiego kodu, wyższego kodu, mogły tutaj na Ziemi mieć miejsce, nazwijmy to tak. Czyli byłam jak gdyby taką anteną, która pobiera energię, a następnie takim transformatorem, który przekazuje tę energię tutaj do globalnej świadomości na Ziemi, czy do samej Ziemi. I tak nie miałam zielonego pojęcia, można tak powiedzieć, co dzisiaj czekało na mnie na 81. rytuale dla Matki Ziemi. Zaczniemy może od tego, od samej symboliki. Zwróć uwagę na to, że bardzo pięknie, gdy tak idziemy poprzez nasze ceremonie, w każdy czwartek to troszeczkę omawiam tą symbolikę, co to oznacza, jakie wibracje nam towarzyszą. I tak nasz 81. rytuał dla Matki Ziemi miał tą wibrację ósemki, czyli 80, nieskończoności, ale również harmonii, miłości, tego wszystkiego, co związane z energią Wenus. Ale było to 81. spotkanie, czyli jedynka jako indywidualność, indywiduum, to pierwsze, ten pierwszy krok, nazwijmy to tak, czy pierwszy etap. I właściwie to wszystko zaczęło się już wczoraj. A właściwie można powiedzieć, że już przedwczoraj.
Ja jeszcze nie wiedziałam, jaka będzie moja rola dzisiaj na naszym spotkaniu, na naszym rytuale dla Matki Ziemi, ale siły mroku już o tym wiedziały. I siły mroku rozpoczęły na mnie zmasowany atak dokładnie po tym nagraniu, które wstawiłam na serwisie YouTube, czyli YouTube. Nieważne, jak to wymawiamy, w różnych językach wymawiamy to inaczej. Wstawiłam film Walka o Ziemię trwa. Pamiętasz, gdzie omawiałam to, jak możemy wzmacniać te siły światła, te siły tak zwanego białego wilka i przestać karmić czarnego wilka? I od tego momentu się zaczęło. Zaczął się zmasowany atak energetyczny sił negatywnych na mnie, na moją ukochaną osobę, na miejsce, w którym aktualnie przebywam i siły mroku o tym wiedzą, gdzie jestem. Jestem w szczególnym miejscu, oczywiście w magicznej oazie. O tym miejscu wiedzą również różne sekty, różne zakony, różne zbiorowiska ludzkie, które maczają palce w tak zwanej czarnej magii, służą energii mroku. Więc było to bardzo łatwe, aby uderzyć takim zmasowanym atakiem. I właściwie przez pierwsze 2 dni światło, które jest we mnie i siła wyższa, która mnie wspierała, bardzo pięknie tę energię odbijała, bardzo pięknie tę energię wysyłała do nadawcy, blokowała te ataki. Jednak dzisiaj wydarzyło się coś, co osłabiło mnie i zostałam poraniona energetycznie. Nazwijmy to tak. I zostałam tak poraniona energetycznie, że myślałam, że będę zmuszona odwołać nasz rytuał dla Matki Ziemi. Czyli nazwijmy to tak, gdy przed naszą ceremonią, gdy spotkaliśmy się najpierw na ceremonii, na 92. ceremonii, miałam tak niesamowite bóle w ciele, że ledwo dotrwałam do końca. Nazwijmy to tak. Gdy zakończyła się nasza ceremonia i przebrałam się w odpowiednie wskazane mi ubranie magiczne i wyszłam na zewnątrz na mój śnieżno-biały taras, to miałam wrażenie, że nie wytrwam nawet kilku sekund na naszym spotkaniu. Jednak, tak jak siła mroku mnie zaatakowała, tak i siła światła mnie wspierała. Gdy wyszłam na zewnątrz, było mniej więcej 5, może 10 minut przed godziną 22 czasu polskiego, czyli zawsze zaczynam troszeczkę szybciej, aby wszystko idealnie przygotować, zanim połączę się z Wami w czasie naszego rytuału. I tak przywołałam żywioły. I już w tym momencie, gdy przywołałam żywioły, gdy stworzyłam magiczny krąg, już w tym momencie bóle w ciele ustały, czyli jak gdyby siła mojej duszy wyższej, która była przygotowana przez siły wyższe na to spotkanie, już dokładnie wiedziała, co ma robić, jak ma robić, aby wyłączyć wszystkie symptomy bólu i cierpienia w ciele fizycznym, aby podwyższyć maksymalnie wibracje, ponieważ to, co dzisiaj miało miejsce na naszym 81. rytuale dla Matki Ziemi, to jeszcze nigdy wcześniej nie miało miejsca i takie energie, które dzisiaj miały miejsce, wpłynęły na mnie i które musiałam przyjąć, przetransformować, przekazać dalej, tego po prostu nie jestem w stanie ująć słowami. Te energie były tak potężne, tak niezwykłe, jakich jeszcze nigdy w mojej całej historii nie było mi dane przeżyć. Moje sprawozdanie osobiste będzie w takim maksymalnym skrócie. Nie mogę również powiedzieć wszystkich rzeczy tutaj publicznie, ponieważ to sprawozdanie może pojawi się również na mediach społecznościowych. Nie chciałabym tutaj dawać wskazówek dla sił negatywnych, ale gdy wczujesz się w Twoje serce i pójdziesz drogą Twojego serca, połączysz się tą wibracją ze mną, to w tym momencie, gdy będę o tym opowiadać i Ty skupisz się na Twoim świetle wewnętrznym, to automatycznie odczytasz wszystko to, co chciałabym Ci przekazać pomiędzy wersami. I tylko gdy aktywujesz to Twoje wewnętrzne światło, to
odczytasz te rzeczy pomiędzy wersami. Jeżeli twoja wibracja będzie zbyt niska, bo może chorujesz, może pojawiały się w ostatnim czasie w twoim życiu jakieś negatywne myśli i co obniżyło twoje wibracje, to nie odczytasz tego, co jest pomiędzy wersami, ale zawsze możesz do tego wrócić i wtedy ta wiedza się dla ciebie otworzy, gdy twoja wibracja będzie odpowiednio wysoka. Może zaczniemy od samego początku. Rytuał rozpoczął się od tego, że zobaczyłam w momencie, gdy stworzyłam magiczny krąg, że nie jestem sama. Na wielu rytuałach dla Matki Ziemi mieliśmy już podobne odczucia, podobne spotkania, prawda? Już mówiłam o tym wiele razy. Jednak tym razem widziałam obok mnie wojowników światła. Wojowników światła nie przywoływałam, pojawili się sami z siebie. I tym razem nie mieliśmy czasu, nazwijmy to tak, nawet na to, by się przywitać, ponieważ od razu rozpoczęli swoją pracę. Okazało się, że siły mroku czekały już na ten rytuał i chciały w tym momencie ponownie mnie zaatakować, jednak wojownicy światła, których rola dokładnie dzisiaj przypadała na to, by ochronić cały przebieg całego rytuału, rozpoczęli od razu swoje działania, czyli ochronę mnie jako tego kanału energetycznego, tego przekaźnika, tej anteny, a jednocześnie przekaźnika energii i nas wszystkich, czyli wszystkich tych osób, które brały udział w tym rytuale i przekazywały energię, by mogła ona się zmaterializować pozytywnie tutaj na Ziemi. Wybacz, ale przez ostatnie dni bardzo dużo prowadziłam rytuałów na zewnątrz i niektóre z tych rytuałów były bardzo takie na wytrzymałość, wytrwałość i wytrzymałość i troszeczkę moje ciało fizyczne ma tego skutki, nazwijmy to tak, ale tylko ciało fizyczne, duchowe nie, czy energetyczne nie. Wybacz, jeżeli będę szukać słów, aby pewne rzeczy przekazać Ci obrazowo, bo zawsze staram się, by każde słowo, które mówię, było bardzo proste, żeby każdy mógł je zrozumieć. Czyli nie tylko osoby, które są zaawansowane w praktykach magicznych, w praktykach energetycznych, czy mają wiedzę, głęboką wiedzę, ale również osoby, które nie mają może tej wiedzy teoretycznej, ale mają pewne zdolności, mają zdolności wrodzone, czy dopiero zaczynają swoją drogę i czasami ich energie, ich zdolności są dużo większe niż tych osób tak zwanych wyuczonych, ale nie znają tej terminologii. Dlatego jak wiesz, w każdym naszym spotkaniu używam bardzo prostych słów. Unikam wszystkich terminów naukowych, terminów, których używają inni, nauczyciele duchowi czy inne osoby zajmujące się magią, rytuałami czy praktykami duchowymi. I to nie jest to, że rozmawiamy na niskim poziomie, czyli że ta wiedza jest na niskim poziomie, tylko jest to wiedza wyższa przekazana prostymi słowami. Według zasady, że najprostsze słowa są największą mądrością. Bo tak jak już mówiłam o tym wiele razy, że terminologii można się nauczyć, może ktoś przeczytać jedną czy dwie mądre książki, nauczyć się kilku terminów, nie mając zupełnie pojęcia, jak coś funkcjonuje, nie mając zupełnie pojęcia, co kryje się za daną terminologią, ale gdy wtedy ta osoba rozmawia, używa tych terminów obcych, to można mieć wrażenie, że wszystkie rozumy zjadła, czyli że o wszystkim wie, a w rzeczywistości nie ma o niczym zielonego pojęcia, tylko nauczyła się kilku terminów naukowych. I to jest w każdej dziedzinie tak samo, czy w medycynie, czy w prawie, że są osoby, które mają głęboką wiedzę i są osoby, które tylko nauczyły się kilku terminów i sprawiają takie wrażenie, czyli iluzję, że mają wiedzę. Czyli jeszcze raz. Bardzo prostymi słowami.
W tym momencie, gdy wojownicy światła już rozpoczęli swoją pracę, czyli ochronę i odparcie ataku sił mroku, nastąpiło moje połączenie, przywołałam moja dusza wyższa, nie ja, ale moja dusza wyższa, przywołała strażników Oriona, strażników Plejad i strażników Andromedy, czyli nazywamy to gwiazdozbiór Oriona, gwiazdozbiór Plejad i gwiazdozbiór Andromedy. Dlaczego dokładnie te trzy plus nasi bracia i nasze siostry z Syriusza? Ta odpowiedź na to pytanie jest Ci na pewno znana, ponieważ nasi bracia i nasze siostry z tych gwiazdozbiorów, nazwijmy to tak w cudzysłowie, wspierają nas w tym momencie w usuwaniu i blokowaniu wirusa mroku, który rozprzestrzenia się na Ziemi. I dokładnie w tym momencie, gdy moja dusza wyższa przywołała tę energię, to te energie zaczęły spływać na mnie, czyli jako takie smugi energetyczne wysłane z tych gwiazdozbiorów do mnie, do mojego ciała fizycznego i do mojej duszy, która była w tym momencie na mitycznej Atlantydzie, czyli na wyspie Maderze w magicznej oazie, czyli w tym centrum akupunktury, które powstało, które żeśmy stworzyli i które jest tą miniaturką tego, co dzieje się na Ziemi w czasie na przykład naszych rytuałów dla Matki Ziemi, czy w czasie naszych spotkań, gdy przyjmujemy energie wyższe, energie boskie i przekazujemy je do globalnej świadomości czy do Ziemi. I w tym momencie, gdy te smugi energetyczne zaczęły napływać do mnie, zaczęłam je przejmować poprzez moją rękę biorącą w tym ciele fizycznym. A moja ręka dająca przekazywała tę energię w kierunku wschodnim. Jak wiesz, kierunek wschodni jest odpowiedzialny, jest tym samym kierunkiem żywiołu powietrza, a to było dzisiaj tematem naszego spotkania. W tym momencie jeszcze moje myślenie Marii Bukardi było aktywne, jeszcze dokładnie wiedziałam, co jest tematem naszego spotkania, naszego rytuału i jak wszystko mniej więcej ma przebiegać. I to jeszcze nie było nic dziwnego, nazwijmy to tak, czy nic takiego nadzwyczajnego. Jednak w tym momencie, gdy te energie zaczęły napływać do mnie, odczułam, że siła, która mnie chroni i siła, która mnie wspiera w całym procesie, stanęła za mną, można tak powiedzieć, naszymi słowami, naszymi ludzkimi słowami, stanęła za mną, czyli wyczuwalna w tym polu energetycznym. I w tym momencie, gdy ta siła stanęła za mną, poczułam jej bardzo silną ochronę. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, z czym będzie to związane. Odczułam tą energię, skupiłam się na tej energii, poczułam również jeszcze większą siłę i moc, ponieważ istota wyższa, gdy wspiera nas w takim procesie, w takim spotkaniu, to automatycznie wszystko w nas się zmienia i nasze możliwości stają się jeszcze ponad przeciętno normalne, czyli jak już można powiedzieć, ponadnaturalne są te właściwości jasnowidzenia, jasnosłyszenia, ale gdy w takim momencie istota wyższa nas wspiera, to otrzymujemy właściwości, które są ponadludzkie, nazwijmy to tak. I w tym momencie, gdy odczułam tą siłę, która stoi za mną, odczułam również dokładny przekaz, że mam zakończyć przyjmowanie energii i przekazywanie jej poprzez rękę biorącą i rękę dającą, jak zazwyczaj robimy to na naszych spotkaniach, na naszych rytuałach czy w czasie rytuałów uzdrawiających. Zawsze mniej więcej tak samo to wygląda, że pobieramy energię z kosmosu, energię wyższą, energię boską, energię źródła, ręką biorącą i ręką dającą dajemy tą energię na przykład do chorej istoty, prawda? I uzdrawiamy tą ręką dającą. Siła wyższa wskazała mi, że mam obie dłonie wystawić do
wszechświata i w tym momencie, gdy moje obie dłonie, oba ramiona zostały skierowane w górę, w tym momencie nastąpiło coś niezwykłego. Dokładnie nade mną, popatrzyłam w górę w tym momencie, był księżyc w pełni. Po lewej jego stronie był gwiazdozbiór Oriona z Syriuszem u samego dołu, który nie należy do gwiazdozbioru Oriona, ale jest również w tym momencie widoczny. Nade mną, prościutko nade mną, gwiazdozbiór Plejad i troszeczkę z lewej strony gwiazdozbiór Andromedy, a wszędzie dookoła mgła. Wszędzie dookoła niebo było całkowicie zakryte. I w tym momencie pojawił się słup energetyczny energii boskiego źródła, czyli tej najwyższej energii światła, najwyższej energii boskiej, jaką możemy sobie wyobrazić, to nieważne jak ją nazwiemy, w jakiej religii, czy jakiego jesteśmy wyznania, wiesz co mam na myśli, czyli energia twórcza, energia stwórcza, energia, która wie wszystko, energia, która stworzyła wszystko, energia, która jest po prostu energią źródła. I w tym momencie ta energia, jak taki słup energetyczny, czy takie połączenie, połączyła się ze mną, z moim ciałem, z moją duszą, z moim ciałem i poprzez mnie, jak taka gwiazda, zaczęła rozchodzić się wokół, wszędzie dookoła. Można powiedzieć po całej Ziemi, a może jeszcze dalej niż tylko na Ziemi. Tego nie jestem w stanie skontrolować. I ta energia była połączeniem energii źródła i energii naszych braci i sióstr galaktycznych, Syriusza, Oriona, Plejad i Andromedy. Dokładnie z tych, z żadnych innych. I ta energia, gdy zaczęła spływać na mnie, to była tak potężna, że w pierwszym momencie aż wszystko zaczęło we mnie wibrować, całe moje ciało, mój puls mojego serca był tak wysoki, że gdyby pewnie to ktoś zmierzył, to doszedłby do wniosku, że to jest niemożliwe. Mój oddech był przyspieszony, moje całe samopoczucie było takie, jakbyśmy byli całkowicie bez ciała, czyli my czujemy te symptomy w ciele, ale zupełnie nie mamy kontroli, jak gdyby, nad tymi rzeczami, które dzieją się w naszym ciele. I dzięki Bogu można by było powiedzieć, bo gdybyśmy zaczęli o tym myśleć, gdybym ja zaczęła w tym momencie o tym myśleć, to cały ten proces byłby zakłócony, czy zostałby przerwany. Bo jeżeli zaczynamy myśleć, że mamy podwyższony puls, że może mamy podwyższone ciśnienie krwi, że może mamy szybsze oddychanie, że może jakieś coś w naszym ciele tego nie wytrzyma, no to nie możemy się skoncentrować na tym, do czego siła wyższa w tym momencie wykorzystuje nas jako kanał energetyczny. W tym momencie, gdy ta energia źródła, o której zaraz Ci opowiem, zaczęła spływać przeze mnie i rozchodzić się po ziemi, odczułam, że za mną pojawiły się trzy potężne istoty. Jedną z tych istot była ta istota, która mnie prowadzi, istota ochronna, która była cały czas ze mną, od samego początku do samego końca. Natomiast troszeczkę bardziej z lewej strony i troszeczkę bardziej z prawej strony pojawiły się dwie inne potężne istoty. Te trzy istoty połączyły się razem, połączyły swoją siłę i swoją moc. I coś takiego wydarzyło się po raz pierwszy w całej mojej historii. Poczułam taką energię od tyłu, z tyłu, za mną, za moim ciałem fizycznym, którą można właściwie nie można jej do niczego porównać. To było coś takiego, jak można sobie wyobrazić, że wpadamy do rwącej rzeki i ten strumień tej rzeki jest tak potężny, że nie mamy możliwości, aby się zatrzymać, aby się czegoś uchwycić, bo ten prąd porywa nas i niesie gdzieś daleko. I tak możesz sobie to wyobrazić, że taki był to prąd energetyczny tych trzech istot, które były za mną. I ten prąd energetyczny był tak potężny, jakbyśmy
porównali takie wpadnięcie do takiej rwącej rzeki i zwiększyli je do iluś tam milionów czy bilionów. Ta siła była większa. I w tym momencie widziałam, co się dzieje. Na czym ten cały 81. rytuał dla Matki Ziemi polegał? Polegał on na tym, że te trzy potężne istoty, które pochodzą z innych przestrzeni, stworzyły taką energię, tak wysoką wibrację, do której my ludzie no, nie jesteśmy w stanie chyba dojść, bo jest to tak wysoka wibracja miłości bezgranicznej, wysoka wibracja, którą gdybyśmy słyszeli i moje ciało słyszało tą wibrację w postaci bardzo wysokiego ultradźwięku, o bardzo wysokiej frekwencji. Tak jakby, jeżeli znamy na przykład głośniki i nakręcimy ten głośnik i on wydaje taki pisk, to jest takie nieprzyjemne dla ucha, to teraz możesz sobie wyobrazić, że to była taka energia, która miała tak wysoką frekwencję. Tylko, że taki pisk głośnika jest nieprzyjemny. Natomiast ten wysoki ton, który wytwarzały te istoty, był tak wysoki, bardzo przyjemny dla mnie osobiście, ale nieprzyjemny dla istot mroku, bo w tym momencie zauważyłam, co się dzieje. Istoty te stworzyły takie pole energetyczne, które było jak gdyby podstawą, by ta energia, którą ja przyjmuję ze źródła, mogła popłynąć i rozejść się po ziemi. I na czym polegało zadanie tych istot wyższych? Te istoty wyższe poprzez tą wysoką frekwencję, poprzez tą wysoką wibrację, dokładnie w tym momencie rozbijały sieć mroku. I to było widoczne bardzo symbolicznie. Naszymi słowami można by to było porównać do tego, że widzisz, jak wszystko jest oplecione taką czarną, brudną, pajęczą siecią. I to są wszystkie te sieci, które powstają poprzez negatywne myśli, negatywne emocje, o czym mówiłam już na naszym ostatnim spotkaniu. Czyli taka sieć mroku i ta sieć mroku oplata wszystko tutaj na ziemi, oplata wszystkie istoty i jak gdyby blokuje nas, nasz dostęp do energii wyższych. To jest tak, jakby wziąć i po prostu jak pająk oplecie muchę i ona nie może się w ogóle ruszać i on tą muchę wysysa, prawda? Wysysa z niej wszystkie soki, a ona nie ma szans, aby się z tej sieci wydostać. I tak to mniej więcej wygląda w tym momencie na Ziemi, czyli wszystko jest oplecione taką czarną siecią tej negatywnej globalnej świadomości. Czasami w tej sieci powstają dziury, jak na przykład na niektórych rytuałach dla Matki Ziemi działaliśmy tak jak czembastery, czyli te rozbijacze chmur, że rozbijaliśmy taką malutką część, jak gdyby nad nami, nad naszym rytuałem, by połączyć się z tą energią wyższą i wtedy część tej energii mogła się później poprzez nas zmaterializować tutaj na Ziemi. Jednak w tym 81. rytuale dla Matki Ziemi te trzy istoty wyższe o niesamowitej, ponad normalnej, naturalnej, jaką możemy sobie wyobrazić my jako ludzie, sile, poprzez tą wysoką wibrację rozbiły tą sieć mroku w kilka sekund. Cała ta sieć się rozpadła, w sekundzie się rozpadła, tak jakby to są wszystko fale, prawda? Czyli jakbyśmy jakimś laserem na przykład skierowali ten laser na coś i ten laser wypalał po prostu wszystkie inne wibracje i ta sieć jak gdyby rozpadła się na miliony części. I w tym momencie, gdy ta sieć mroku przez te kilka sekund czy kilka minut naszego rytuału rozpadła się na te malutkie cząsteczki, to w tym momencie ta energia źródła, którą ja otrzymałam od wszechświata, która przeszła przeze mnie i przeze mnie została rozświetlona na ziemi czy poza ziemię, mogła się rozejść. Czyli to połączenie z tą energią źródła i to wysłanie tej energii
zostało umożliwione poprzez działanie tych istot wyższych, ponieważ one na ten moment rozbiły tą sieć mroku. W tym momencie, gdy ta wysoka wibracja i ten wysoki ton był słyszalny przeze mnie, był widoczny również, moja dusza widziała to, co się dzieje, to widziałam, jak istoty mroku chowają się po kątach. One nie mogły znieść tego dźwięku, nazwijmy to tak naszymi ludzkimi słowami, nie mogły znieść tej wysokiej wibracji i chowały się do najciemniejszych kątów, tak jakby do schronów, prawda, do jakichś bunkrów chowały się na ten moment. Nie mogły w tym momencie działać, ale to było tylko kilka minut, kilka sekund, ponieważ gdy ten rytuał dobiegł końca, to już widziałam, jak ta sieć znowu zaczyna się odnawiać. I to jest właśnie ta sieć, za którą wszyscy my jesteśmy odpowiedzialni, bo każda nasza negatywna myśl zasila tą sieć i ta sieć jest silniejsza, gęstsza i bardziej blokuje dostęp do sił światła. I tak samo każda nasza pozytywna myśl niszczy taką sieć i tworzy sieć światła, sieć pozytywną, wysoką wibrację i powstają dziury w tej sieci mroku. Dlatego jest to takie ważne, aby kontrolować wszystkie nasze emocje, wszystkie nasze myśli, bo tylko w ten sposób możemy tą sieć zlikwidować. I to dzisiaj pokazały nam te istoty wyższe, bo one nie mogą tego zrobić za nas. To my jesteśmy odpowiedzialni za Ziemię, dlatego nasze dusze inkarnowały, Twoja dusza również. Jeżeli tego słuchasz, to jesteś tutaj i jedną z części Twojego powołania jest również działanie albo dla energii światła albo dla energii mroku, prawda? Każda z naszych dusz ma tutaj swoje zadanie do wykonania i dlatego jest tutaj dokładnie w tym momencie, gdy toczy się ta walka o Ziemię. Bo nasze dusze wędrują i one nie inkarnują tylko na Ziemi, inkarnują również na wielu, wielu różnych miejscach, w różnych innych przestrzeniach. Ale jeżeli jesteś tutaj i teraz i słuchasz teraz tego nagrania, to możesz mieć pewność, że jest to również częścią Twojego powołania, aby w tym procesie uczestniczyć, czyli wysyłać pozytywne myśli do wszechświata, wysyłać pozytywne myśli do Ziemi, wysyłać pozytywne myśli wszędzie dookoła, pozytywne emocje, czyli wzmacniać to, co dobre, piękne i pozytywne i osłabiać to, co negatywne, karmić tego białego wilka. No ale co to była ta energia, która została mi przekazana? Wiesz, czasami jest mi bardzo trudno w to uwierzyć. Mnie, Marii Bucardi, tej osobie, która inkarnowała tutaj w tym ciele, która żyła w tym ciele, która chodziła do szkoły, chodziła na studia, która wykonuje codzienne zadania, codzienne obowiązki. W takich momentach jest mnie, mimo tego, że od tylu lat zajmuję się energiami, od tylu lat zajmuję się magią, rytuałami, aż trudno w to uwierzyć. Jaka misja i jaka odpowiedzialność została przekazana w moje dłonie. Po prostu chylę czoła przed istotami, które mnie wybrały do tej szczególnej misji. Oczywiście każdy z nas ma inną misję, ale to jest moja część mojego powołania, bo ja sama nie miałabym odwagi, nazwijmy to tak, przyjąć takich zadań, gdyby nie zostało mi to w ten sposób przekazane. Po prostu nie czułabym się na siłach, że coś takiego mogłabym dokonać, czy w czymś takim mogłabym wziąć udział. I to jest, widzisz, to wszystko, o czym mówimy również na naszych ceremoniach, że w tym procesie bycia tutaj i teraz na Ziemi, czyli w tym ciele materialnym, mamy tak dużo programów w nas, że czasami nie mamy pojęcia o tym, jaka siła, jaka moc jest w nas, jaka siła i moc jest w naszej duszy, która przecież tylko przez moment wędruje w tym pojeździe tutaj materialnym, w tym ciele. Ale w rzeczywistości ta siła jest dla nas w tym pojeździe wręcz niewyobrażalna. I dokładnie taka jest również Twoja dusza. Ona może wszystko i może wszystko zmaterializować, może wszystko osiągnąć, może wszystko stworzyć tutaj na Ziemi, jeżeli tylko mamy świadomość tej siły i umiemy ją oczywiście wykorzystać. Czym była ta energia,
która została mi przekazana. Gdy dowiesz się teraz, czym była ta energia, to wszystko stanie się dla Ciebie jasne. Dlaczego są manipulacje genetyczne? Dlaczego próbuje się wymazać historię, wymazać pewne rzeczy z globalnej świadomości? Dlaczego istoty mroku dla nich tak ważne jest zniszczenie tego starego i stworzenie tego nowego według ich wzorów? Energia, która została mi przekazana od źródła, można ją porównać do takich fal, fale, wszystko są, wszystko wokół nas to fale, wibracja, które zawierają w sobie ziarenka. No ale jakie ziarenka? Kiedyś siła wyższa, która mnie prowadzi tutaj i która jest ze mną tutaj na ziemi, powiedziała mi tak: Mario, Twoim głównym zadaniem w tej inkarnacji jest wysiewanie. I tutaj nie chodzi tylko o wysiewanie marzeń, ale również o wysiewanie kodu boskiego. I gdy poznałam wtedy część mojego powołania, to była ta jedna część. Drugą częścią tego powołania było ochrona wszelkiego życia tutaj na ziemi, wszelkiego boskiego życia na ziemi. I gdy poznałam te dwie części mojego powołania, a jest ich wiele, wiele innych, to stało się dla mnie jasne, dlaczego od małego dziecka zawsze słyszę, że jakaś istota potrzebuje pomocy. Dlaczego nie potrafię iść na plażę i po prostu położyć się na tej plaży i odpoczywać jak każdy normalny człowiek, tylko przez cały czas, gdy jestem na plaży, ratuję jakieś istoty. Albo wyjmuję je z wody i wynoszę na ląd, albo zbieram je na lądzie i wkładam je do wody. Tego nikt nie jest w stanie pojąć, kto mnie zna, jak można przez cały czas pracować, nazwijmy to tak. Jak można przez cały czas słyszeć wszystkie istoty, które potrzebują pomocy. Robaczki, gąsienice, pszczółki, mrówki, większe i mniejsze stworzenia i nie ignorować tego, tylko wręcz poświęcać siebie, by ratować innych. Ale gdy znasz teraz tą część mojego powołania, to to wszystko się staje dla Ciebie jasne. I również dla mnie wtedy stało się jasne. Ja również, słysząc, jak różne osoby, które mnie znają, komentują tą moją przypadłość jako coś nienormalnego, jako coś chorego, jako coś wręcz wypaczonego, zrozumiałam, dlaczego mam to od małego dziecka? Dlaczego już jako malutkie dziecko, jadąc nad morze z moimi rodzicami, nie potrafiłam sekundki usiedzieć na miejscu, no to każde dziecko, ale nie potrafiłam sekundki zająć się czymś dla siebie, zająć się czymś według siebie, tylko byłam cały czas zajęta zbieraniem różnych stworzonych i ratowaniem ich z opresji. I ten kod, ten strumień światła, który dzisiaj na 81. rytuale dla Matki Ziemi został mi przekazany i który miałam przekazać wszędzie dookoła, nie wiem, czy tylko na Ziemię, czy również do dalszych przestrzeni innych planet, nazwijmy to tak. Jednak na Ziemi ten strumień obejmował wszystkie wymiary. Czyli nie tylko ten nasz wymiar tutaj materialny, ale również ten wymiar, w których mieszkają takie istoty jak elfy, czy takie istoty jak wszystkie inne, mniej materialne stworzenia. Ten strumień światła zawierał w sobie nasionka. Boski kod życia. Czyli popatrz, gdy siła mroku rozpoczęła manipulacje genetyczne, to jej głównym celem jest zniszczenie tego, co boskie, czyli tego najwyższego, świetlistego, geometrycznego kodu wyższego energii źródła,
manipulacja tego kodu i stworzenie czegoś sztucznego. Dlatego powstał bank nasion w Norwegii, zamrożony w lodzie, bo siła mroku planuje tak opanować całą ziemię, że już nic boskiego, nic, zupełnie nic, co jest boskie, czyste i świetliste, nie będzie tutaj egzystować. Czyli manipulacje genetyczne na roślinach, na zwierzętach, na ludziach, na wszystkim, co tutaj żyje biologicznie, jest jedną z części planu siły mroku. I teraz, tak jak siła mroku, pytasz się, skąd pożary, dlaczego nagle pożary, dlaczego wszędzie masowo pojawiają się pożary? Bo siła mroku nie tylko robi tak zwane ofiary spalonych istot, to znasz spalenie czarownic na stosach, dlaczego paliło się czarownice na stosach, ale chodzi tutaj właśnie o wykasowanie tego boskiego kodu. Rozumiesz teraz to, co dzieje się tutaj na Ziemi? Rozumiesz to, ten wyższy sens, który kryje się za tym wszystkim, za tą manipulacją istot mroku? I ten boski kod, który został mi przekazany, to jest kod, który jest zawarty w każdym nasionku trawy, w każdym nasionku każdego owocu, każdego warzywa, również w nasionku, które wykorzystuje się przy zapłodnieniu człowieka, nasionku boskim, które manifestuje się w postaci ciąży. To jest kod boski. I ten kod boski został mi przekazany i została do tego celu wykorzystana moja dusza, która inkarnowała tutaj i teraz w tym ciele materialnym i częścią jej powołania tutaj i teraz, dokładnie w tym czasie na Ziemi jest wysiewanie boskiego kodu. Przyjmowanie tego boskiego kodu i wysiewanie go dookoła. Czyli jak to, ja jestem pewna, że rozumiesz już, o co w tym wszystkim chodzi, ale jeżeli nie, to wyobraź sobie, że każda roślinka tutaj na ziemi, każda rzecz w materii, to jest pewien schemat, to jest pewien po prostu kod, to jest zakodowany wygląd danej istoty, jej cechy. Dlaczego w nasionku jakiejś roślinki jest zapisane wszystko, jak ta roślinka będzie wyglądać? A to jest przecież tylko nasionko. I teraz wyobraź sobie, że zanim powstało to nasionko, to jest jeszcze mniejsze nasionko, nasionko energetyczne, w którym wszystko jest zapisane. I to jest ten fenomen, którego wielu ludzi nie potrafi zrozumieć. Dlaczego, jeżeli stworzymy staw, jak myśmy tutaj stworzyli w magicznej oazie tyle stawów, i w tych stawach nie ma życia, i w całej okolicy nie ma istot, które mogłyby w tym stawie zamieszkać, to dlaczego już po roku czasu te stawy są pełne życia? Skąd się nagle te istoty wzięły? No skąd? Skąd się te istoty wzięły, jeżeli na całym tutaj terenie takie istoty nie występują? Jeżeli zaglądam do jednego z naszych stawów, to tam aż myra, nazwijmy to tak, od różnych ślimaczków, larw, chrząszczy wodnych i wszystkich innych rzeczy, których nie ma nigdzie indziej tutaj w całej okolicy. Skąd one się wzięły? No, spadły z nieba. One spadły z nieba. To jest ten kod, boski kod, wibracja, która się materializuje. Tak jak nasze myśli się potrafią zmaterializować, tak te myśli, nazwijmy to w cudzysłowie boskie, mogą się zmaterializować. I one się materializują. I dlatego w pewnym stawie nie ma ryb i nagle po kilku latach te ryby się pojawiają. No skąd? Przywędrowały? Przywędrowały przez pustynię? Na piechotę ryby przewędrowały do stawu? Skąd te nasionka się wzięły? Skąd się wzięły te nasionka, z których ryby powstały? Czy żaby, czy ślimaczki, których nie ma w ogóle tutaj w tym klimacie? No skąd? Dokładnie z takiego kodu.
I cały dzisiaj rytuał, 81. rytuał dla Matki Ziemi, miał tak niezwykłe znaczenie. Dlatego siły mroku próbowały to zablokować. I dlatego siły światła przygotowywały mnie do tego rytuału przez wiele tygodni. I to bardzo intensywnie. Bardzo. Miałam za sobą czasami zupełnie nieprzespane noce. Ciągle musiałam się czegoś uczyć. Ciągle musiałam ćwiczyć moją wytrwałość, wytrzymałość mojego ciała. Jeszcze wtedy nie miałam pojęcia dlaczego. Dzisiaj stało się to dla mnie jasne. Ten kod boski, który przyjęłam i który wysiałam we wszystkich przestrzeniach, można porównać do tego, że najpierw był to kod wysłany do ludzi, czyli tak jakby zapładniać ludzi, nazwijmy to tak, czy zmieniać myśli tych ludzi. Większe zwierzęta, większe istoty. Kod, który kiedyś, po jakimś czasie zmaterializuje się w postaci jakiejś istoty. Może powstaną nowe gatunki, które już dawno wymarły. Może nagle jakimś czarodziejskim sposobem, w cudzysłowie, pojawią się nowe gatunki komarów, nowe gatunki muszek, nowe gatunki pająków, nowe gatunki mrówek czy kwiatów. Bo tak mniej więcej wyglądało to wysiewanie tego kodu. W tym kodzie było zawarte wszystko. I duże istoty, i ssaki, i ryby, i istoty, które powinny mieszkać w oceanach, a już dawno wymarły, według nas wymarły. Czy istoty, które są zagrożone wyginięciem, ten kod był dalej zawarty w tej energii źródła i został wysłany, by one mogły się powiększyć, te populacje. Rośliny. I to wyglądało tak, że gdy zaczęłam od tych wyższych istot, nie byłam w stanie tego kontrolować, to tutaj nie było mowy nawet o jakiejkolwiek próbie kontroli, bo to działo się wszystko tak szybko i była to tak potężna energia, że teraz tylko mogę sobie przypomnieć, co się działo takimi urywkami. Ale wyglądało to mniej więcej tak, że na początku były to większe istoty, duże istoty, takie większych rozmiarów. Później mniejsze, mniejsze, mniejsze. Później ten kod przechodził przez inne wymiary, czyli można by tak powiedzieć naszymi słowami, baśni i bajek, że na przykład wysiewanie kodu do takich przestrzeni, gdzie na przykład mieszkają elfy, czyli również w tych przestrzeniach tworzenie nowych istot, wysiewanie tych kodów. I później moja siła mojego ciała zaczęła słabnąć i już widziałam, że już po prostu załamuje się wszystko we mnie i upadłam na kolana. Upadłam na kolana i w tym momencie jeszcze to takie ostatnie tchnienie, nazwijmy to tak, zostało wysłane do tych niższych przestrzeni, które obejmują grzyby, bakterie, również bakterie w glebie, czyli w ziemi. I to była ten ostatni, ostatni, jak gdyby, ostatni taki promień energetyczny. Na początku ten kod boski był w postaci takiego bardzo intensywnego słupa światła, a później zaczął słabnąć, była malutka przerwa, gdzie mogłam odetchnąć i potem jeszcze dwa albo trzy razy była taka intensywna energia, a potem zaczęła ona troszeczkę słabnąć, słabnąć. Myślę, że było to związane również z tym, że istoty, które wspierały mnie w tym procesie, może również potrzebowały zregenerować siły i znowu ta sieć mroku zaczęła się odnawiać. I na sam koniec były to tylko takie krótkie impulsy. Tak można to tak porównać, jakby ktoś, jak są latarnie morskie i one się kręcą, prawda? I są takie impulsy światła, czasami dłuższe światło, a czasami krótsze światło, taki alfabet Morsa. Tak to można było porównać tą energię. I co było jeszcze bardzo, bardzo ważne, na samym końcu były te istoty w glebie, czyli mikroorganizmy w glebie i w tym momencie ja już byłam na kolanach. I w tym momencie, gdy to ustało, gdy ta energia ustała, jeszcze czułam te trzy potężne istoty za mną, widziałam jeszcze wojowników światła, którzy nadal mieli ręce pełne pracy, to wiesz, co się wydarzyło? Moja dusza, tak jak już kiedyś o tym wspominałam kilka razy i ostatnio Aleksander, gdy składał mi życzenia urodzinowe 1 września, to napisał na 17 urodziny i czy kiedyś będą 18, bo to był taki troszeczkę żart, bardzo miły żart.
ponieważ moja dusza jest bardzo w swoim wyglądzie, nie w mądrości, nie w tym, ile razy inkarnowała na ziemi i tak dalej, ale w swoim wyglądzie jest to wygląd młodej dziewczyny, czyli długie blond włosy, takie złote włosy, ale nie takie typowo blond włosy, jakie znamy dzisiaj z normalności, tylko moja cała dusza jest utkana ze światła. Ja pochodzę ze specjalnej galaktyki, jak wiesz, z galaktyki Oriona i z jednej z planet w tym gwiazdozbiorze. I tam mamy wszystko, to jest takie półmaterialne, bardzo świetliste. I to jest to, co zawsze mnie się zdarzało, że ludzie zawsze nazywali mnie słonkiem, że moje światło jest takie silne i czasami to światło widać, prawda, na filmach. Czasami, nie zawsze. Zależy oczywiście, ile prac miałam wcześniej, ile miałam prac energetycznych, ile miałam prac indywidualnych. Czyli to światło jest czasami bardzo silne, a czasami słabsze, ponieważ gdy spotykamy się na naszych spotkaniach, no to zależy, jaki czas mam za sobą. I moja dusza jest w postaci takiej młodej, pięknej dziewczyny. I taką moją duszę znam od zawsze. Zawsze tak się spotykamy w czasie rytuałów dla Matki Ziemi. Ty mnie również zawsze tak widzisz, gdy na przykład mamy prace indywidualne. Ty widzisz moją duszę. Czyli nie mnie, tak jak się widzimy na filmach, tylko to wewnątrz, co jest wewnątrz, wewnątrz mnie, wewnątrz tego pojazdu. I gdy upadłam na kolana i ten ostatni etap miałam za sobą, widziałam, najpierw popatrzyłam na moje dłonie i te dłonie wyglądały jak dłonie bardzo, bardzo starej kobiety. Potem popatrzyłam wyżej i moje złote włosy zmieniły się w siwe włosy. Cała moja twarz była pomarszczona, tak jakby z tym końcem tego rytuału nagle moja dusza dała z siebie wszystko, co mogła i postarzała się w sekundzie w taką właśnie kobietę, która, no jeżeli ktoś ma 100 lat, to jeszcze nie jest tak pomarszczony, jak w tym momencie ja widziałam siebie. Czyli, nie wiem, może 1000 lat miała w tym momencie moja dusza po wykonaniu tego zadania. I tak zastanawiałam się, czy jak wejdę do mojego gabinetu i popatrzę do lustra, to czy już tak wyglądam? Czy też nadal wyglądam jak Maria Bucardi? No zobaczymy na kolejnej ceremonii, gdzie spotkamy się razem, czy zobaczysz tą zmianę, czy ta zmiana rzeczywiście nastąpiła również w ciele fizycznym. Ale ja to tak odczułam. Ale to był niesamowity proces. Po prostu i w tym momencie również ta energia ustała. Energia ustała, już wiedziałam, że nasz rytuał się zakończył i nie uwierzysz, która była godzina, gdy wróciłam do gabinetu, to była dokładnie godzina czasu polskiego, 22:20, czyli 2:22, popatrz, rok 2020. I jeszcze, żeby było śmieszniej, to powiedziałam mojej ukochanej osobie, popatrz, która jest godzina, i gdy moja ukochana osoba popatrzyła na zegar, to naszego czasu była 21:21. To było bardzo zabawne wręcz. Dokładnie ta różnica. Ja najpierw widzę 22:20 według czasu polskiego, a w tym momencie ta jedna minuta mija i jest 21:21, gdy mój ukochany pokazuje mi zegar. Jak to? 21:21. Więc rytuał nie był wcale taki długi, a jednak bardzo, bardzo intensywny i to, co wydarzyło się na koniec, to przeżycie, zobaczenie siebie, jak w sekundzie możesz się zestarzeć, po prostu w sekundzie z tak młodej dziewczyny i ten proces, te kilka sekund właściwie, czy w sekundzie, w ułamku sekundy następuje i widzisz siebie w zupełnie innym ciele, nazwijmy to tak, był bardzo, bardzo wyjątkowy. No ale możesz sobie teraz wyobrazić, jaka niesamowita energia to była, jaki był to wkład energetyczny i możesz sobie wyobrazić, dlaczego potrzebowałam tyle czasu, bo jest w tej chwili u mnie godzina 00:20, no znowu 20, czyli potrzebowałam właściwie
ponad godzinę, by się zregenerować po naszym rytuale dla Matki Ziemi, no więcej. No 21, 22, 23, no więcej, 24, ale już rozmawiamy w tym momencie godzinę. Czyli ile czasu potrzebowałam, żeby w ogóle zabrać się za to, by Ci o tym wszystkim opowiedzieć. Także tak przebiegł nasz 81. rytuał dla Matki Ziemi, to co się wydarzyło przed rytuałem, w czasie rytuału i po rytuale. Uważam, że musisz o tym wiedzieć i każdy z nas powinien o tym wiedzieć. I wybacz mi, jeżeli brakowało mi słów, jeżeli po prostu nie potrafiłam czegoś tak w sekundzie ubrać w piękne słowa, ale to są po prostu takie energie i takie przeżycia, że no, bardzo trudno znaleźć proste słowa, aby to wszystko pokazać symbolicznie, jak to wygląda i co tutaj się dzieje niesamowitego na Ziemi, jakie misje, jakie powołania. Każdy z nas ma inne zadania do wykonania, jakie są moje zadania w tym wszystkim. I myślę, że również poprzez takie nasze spontaniczne spotkania mnie również bardziej poznajesz i mniej więcej to wszystko, czym zajmuję się każdego dnia. I jest to pewna forma, może nawet lekcji, jak pracować z energiami, czy lekcji magicznych, takich bardzo prostymi słowami omówione największe tajemnice Ziemi, świata i wszechświata. Dziękuję z całego serca za uwagę. Jest ponad godzinę, już teraz rozmawiamy i zapraszam Cię na kolejny, 82. rytuał dla Matki Ziemi. Za miesiąc dokładnie i zapraszam Cię na kolejny czwartek, na naszą 93. ceremonię. To będzie dopiero intensywna energia, bo nie daj, że dziewiątka, to jeszcze trójka, czyli dziewiątka, 3 razy 3 i jeszcze trójka, to będzie na pewno bardzo dynamicznie, bardzo energetycznie. Co jeszcze może pojawiło się w ostatnich dniach, to pojawiło się bardzo dużo pytań od Was, które dotyczyły tego okresu pomiędzy świętami a 6 stycznia. Pytaliście mnie, dlaczego były takie dziwne energie, dziwne, nazwijmy to tak. Czyli niektóre osoby odczuwały je jako trudne, ciężkie, wyjątkowe, niezbadane. Zwróć na to uwagę, że to nie tylko jest czas świąt, czyli powracają pewne stare programy, stare wzory, stare przekonania, sprawy rodzinne, sprawy z dzieciństwa, ale jest to również czas tych 12 nocy, które mają miejsce pomiędzy świętem światła, a pomiędzy świętem, co się chyba nazywa w naszej kulturze, Trzech Króli. No nieważne, 6 stycznia jest to święto tutaj w naszej kulturze, tutaj w Portugalii, gdzie ja mieszkam. To jest również to święto obchodzone, jest to kraj katolicki. I te 12 nocy to są bardzo specyficzne noce. Każda z tych nocy ma bardzo szczególne znaczenie. To jest ten czas, gdzie te stare kultury komunikowały się z innymi wymiarami. To był bardzo wyjątkowy czas. To jest również ten czas, w którym Germanie zjadali te czerwone grzybki, muchomorki, aby te różne kontakty nawiązać. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to napisz mi w komentarzu poniżej. To napiszę Ci przynajmniej takie znaczenie symboliczne z każdej z tych nocy i datę każdej z tych nocy, bo to co roku jest ta sama data, ten sam czas. I jeżeli w tym roku pojawiały się różne dziwne energie i jeszcze nie miałaś pojęcia, czy nie miałeś pojęcia, z czym to jest związane, to już w przyszłym roku, jeżeli ten temat Cię interesuje, to możesz się odpowiednio przygotować i tą jakość energetyczną tej szczególnej nocy i tego szczególnego dnia wykorzystać na zmianę i przemianę czegoś w Twoim życiu. Czyli jeżeli ten temat tych 12 szczególnych nocy Cię interesuje, bardzo proszę o komentarz poniżej. Nieważne, gdzie ten film zobaczysz, czy na moim blogu, czy zobaczysz go gdzieś w mediach społecznościowych, tam możesz napisać komentarz, ja sobie to wszystko zbiorę i we wszystkich tych miejscach, jeżeli pojawią się takie prośby, przedstawię te informacje na temat tych szczególnych nocy. Jak można pracować z tą energią w przyszłym roku?
I oczywiście wstaw sobie to do kalendarza. Gdy już poznasz terminy tych nocy, to warto sobie zapisać już w kalendarzu tym elektronicznym na przyszły rok, bo wtedy wiesz, gdy tak intensywnie pracujemy z każdego dnia i wykonujemy różne codzienne czynności, to łatwo o tym zapomnieć i potem zadajemy sobie pytanie, dlaczego się dziwnie czuję, dlaczego mnie to boli, a dlaczego się takie myśli pojawiają. A wtedy kalendarz wyśle ci e-mail i powie, słuchaj, dzisiaj jest noc numer 3, czyli dzisiaj energie tego dnia są związane z tym, z tym, z tym i z tym. Wykonaj na przykład rytuał oczyszczenia ciała. A następnego dnia, czy po 2 dniach, znowu pojawią się jakieś dziwne myśli, a kalendarz wyśle ci powie, słuchaj, dzisiaj jest ten i ten dzień i ta noc. Dzisiaj możesz nawiązać kontakt z istotami z innych wymiarów, jeżeli chcesz uzyskać wskazówki, przesłania, czy pomoc, czy odpowiedź na jakieś ważne pytanie, prawda? Może to być bardzo pomocne. Czyli jeżeli ten temat tych szczególnych nocy cię interesuje, które mają miejsce pomiędzy Świętem Światła, czyli 21 grudnia, a 6 stycznia, każdego roku, to bardzo proszę o komentarz. Do zobaczenia w kolejny czwartek. Twoja Maria Bocardi.